ideą konkursu Droga na Harvard było obudzenie marzeń naszych rodaków, że edukacja na wyższym poziomie jest w zasięgu ręki. Chcieliśmy udowodnić wszystkim i pokazać, że Harvard jest możliwy. Nagrodą w konkursie jest specjalne członkostwo w Harvard Club of Poland, a dla czwórki laureatów, to dla wszystkich laureatów, a dla czwórki laureatów Nagrody Głównej nagrodą jest wyjazd do Bostonu na 10 dni. Przypomnę, że kandydaci mieli wysłać nam swoje CV po angielsku oraz napisać esej, a w etapie drugim przejść przez interview przed naszą kapitułą. Miło mi poinformować Państwa, że dostaliśmy ponad 550 zgłoszeń od świetnych, młodych, super ambitnych kandydatów, z których wybraliśmy 17 laureatów. Pierwszą osobą, która wręczy pierwszy dyplom, jest pan dyrektor Paweł Lisiewicz. Serdecznie zapraszamy. A naszą laureatką jest Marta Czuryło. Marto, zapraszamy. Bardzo dumny z tego, że jestem tutaj z Wami. Jednocześnie bardzo się cieszę, że nie musiałem z Wami konkurować wtedy. Trzecią rzecz, którą Wam chciałem powiedzieć, jesteście nieprawdopodobnie ambitnymi ludźmi. I chciałbym Was poprosić, żebyście nie do końca brali słowa pana Adama Małysza pod uwagę. Ponieważ jeżeli kiedykolwiek tam byliście na czubku tego, to trzeba być wariatem, żeby... A wiem, że z Waszą ambicją by się spróbowali. Wszystkiego najlepszego.